Doleńskich za taką wyprawę. Chciałam bardzo serdecznie podziękować pani dziekan Dorocie Wyszczel za współpracę i rozpoczęcie, mam nadzieję, dłuższej współpracy między Akademią a Galerią Studio. Myślę, że tutaj te prace będą naprawdę widziane przez wiele osób i już mamy takie sygnały, że wystawa bardzo się podoba. Także też bardzo serdecznie chciałam pogratulować osobom, które tutaj u nas pracę pokazują i też podziękować im za to, że te prace się tutaj znalazły. Teraz bardzo chciałam poprosić też panią dziekan, żeby parę słów powiedziała. Chciałam bardzo podziękować pani dyrektor galerii za przyjęcie nas, przyjęcie dyplomatów do wystawienia w Galerii Studio. Dziękuję bardzo również organizatorowi w tym roku tej trudnej pracy podjął się właściwie dobrej być już. Pan doktor Arkadiusz Karakunda. Bardzo dziękuję mu za to, że potrafił tak sprawnie pomóc studentom w zorganizowaniu tej wystawy. To jest oczywiście nie jest koniec, bo to jest pierwsza część, ale niemniej duży wkład pracy właśnie pana doktora. Dziękuję też bardzo i witam wszystkich dyplomatów, dzisiejszych bohaterów, dzisiejszego wieczoru i to w nich po prostu jakby takim pierwszym debiucie, chociaż to jest praca magisterska, jest robiona pod kierunkiem promotora, ale jednak to jest bardzo dużo już takich własnych rozwiązań i jakby bardzo, bardzo, bardzo osobista praca i z tego też powodu no w dalszej ich pracy, w dalszej waszej pracy życzę wam wytrwałości, bo tak z doświadczenia własnego wiem, że bardzo trudno z różnych powodów przytrwać przy malowaniu, a jak się to uda, życzę wszystkim, żeby się to udało i wszystkiego dobrego życzę na dalszej drodze artystycznej. I teraz chciałabym, żeby więcej powiedział nam pan doktor Arkadiusz Karakunda, który się tym wszystkim zajmuje. Bardzo proszę. Proszę państwa, przede wszystkim serdecznie wszystkich państwa witam i chciałem podziękować za tak liczne przybycie. Jest to, tak jak tutaj pani dyrektor i pani dziekan mówiła, pierwsza część tegorocznych dyplomów, prac dyplomowych zrealizowanych na Wydziale Malarstwa, 6 pracowniach dyplomujących. Bardzo serdecznie dziękuję Agnieszce Zawadowskiej, dyrektor Galerii Studio, za możliwość tutaj kontynuowania tej współpracy od zeszłego roku. Pamiętamy lata, kiedy w Galerii Studio dyplomy odbywały się corocznie. Również mam nadzieję, że ta tradycja tutaj na nowo zawiązana przetrwa. Proszę państwa, pierwsza część dyplomów, 9 uczestników, 9 dyplomantów. Ja może teraz poproszę do siebie autorów tych prac, które tu państwo widzicie. To jest Aleksandra Rzeszowiak, Dominika Cichońska, Magda Kostakowska, Agnieszka Zachrowska, Katarzyna Wyjewska, Klaudia Homan, Sławek Gębczyński, Zuzanna Gaszyńska i Natalia Januszkiewicz. Ja mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, chyba nie. 9 osób. Proszę państwa, prace można oglądać tutaj w dolnej sali, również górnej. Prace z przedmiotu kierunkowego z malarstwa, ale również niektóre osoby eksponują tutaj w galerii swoje prace aneksowe, aneks do dyplomu. Ceramiki, z tkaniny, z rysunku czy z grafiki. Bardzo serdecznie dziękuję.
Może teraz oddam głos. Chyba to ma Downa, chyba. Chyba ma, a przynajmniej jakiemuś jednemu wyrazicielowi. Dziękuję bardzo. Niestety, trzeba coś powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydaje mi się, że bardzo serdecznie chciałbym podziękować w imieniu swoim koleżanek. Serdecznie Państwa zapraszam, Państwa do tego, żeby wpaść z przyciągiem. Zapraszam do tego, jest trochę czasu, żeby przejść każdą pracę, poobserwować. Chociażby i właśnie dlatego, że jest to w jakimś sensie nasz ostatni rok ciężkiej pracy związanej z tym, że w danym przekonaniu już przeorolować robimy to i to pokazujemy. W jakiś sposób pokazujemy fragment swoich własnych doświadczeń życiowych, fragment swojej duszy, fragment swoich przeżyć. Przede wszystkim tutaj gratuluję koleżanom, którzy otrzymali za to. I zapraszam. Brawo!